Kłótnia dwóch youtuberów. Ty robisz programy dla dzieciaków. No chyba ty robisz programy dla dzieciaków. Dzień dobry, ja się nazywam Krzysztof Gonciarz, a to jest mój program, który od wielu lat uczy i bawi polskich internautów. Zaczynajmy. Zanim zaczniemy program, chciałem zapytać, czy ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, że Zapytaj Beczkę to najlepszy program na YouTubie? Nie? No to dobrze. To subskrybujemy wszyscy. Możemy zaczynać. Krzysztof, nakręć proszę jeden odcinek w stylu mangowym. Nie chodzi o animację, a o pantomimikę. No ja się pytam, człowieku, dumny ty jesteś z siebie? Zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz? Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka? Ja nie wiem, ale żałosny typek z ciebie. Chyba nie pomyślałeś nawet, co robisz i kogo obrażasz. Możesz sobie obrażać, wyśmiać, bo tak ci się podoba. Nie wiem, w jakiej ty się wychowujesz zdjęcie. Wstaw, ciekawe, czy byś się nie obrażał innych ludzi. Krzysiu, czy ty wyszczuplałeś i wyprzystojniałeś? Tylko wyprzystojniałem. Czy masturbacja to samo doskonalenie? Nie pobiegniesz maratonu przy pierwszym biegu. Dlatego zamiast kobiety zacznij od podstaw. Czemu Webshops jest już niedostępny? Ta książka jest tak popularna, że koleżanka z klasy chciała mi ją kupić na Mikołajki, a tu klops. Czas na chamską reklamę! Webshows, sekrety wideo w internecie, wybuchające beczki, wasze ulubione książki Krzysztofa Gonciarza. Znowu dostępne! Znowu dostępne w sklepie gonciarzshop.com. Znowu dostępne! Dodatkowo 20 pierwszych osób, które wpisze kod promocyjny ZBURO 5 zł rabatu. 5 zł ciebie posrało? Gimbus, jest sprawa. Beka! Trzeba dać piątaka. Gonciu, zaśmieszkuj i wklej kilka razy w czasie filmu odgłos powiadomienia z Facebooka. Czy dobrym prezentem na święta dla rodziny będą bracia pana Kurczaka? Co może znaczyć taki prezent? Jak kupujesz komuś mydło, to znaczy, że ta osoba śmierdzi. Jak kupujesz komuś grę, to znaczy, że jest jebanym no-life'em i nie ma przyjaciół i nie... Jak kupujesz komuś czekoladki, to znaczy, że jest grubą świnią. Jak kupujesz komuś książkę, to znaczy, że jest jebanym analfabetą i nigdy nic nie czytał w życiu. Webshows! Krzysiu, czy twoja mama, ciotka, babka, prababka też ogląda serial Wspaniałe Stulecie? Przecież ten serial to kompletna kwintesencja stulejarstwa! Tak ci się wydaje? To obejrzyj parę odcinków i spróbuj się nie wciągnąć. Tak naprawdę nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ale od pewnego czasu strasznie boję się seriali, bo się boję, że się wciągnę. Jak ktoś ogląda serial w pobliżu, to... Bo jak pokniesz bakcyla serialu, to tracisz kilkadziesiąt godzin swojego życia. I co ci dodało, że obejrzałeś Breaking Bad od nowa przez parę miesięcy ostatnich? Kurde, dobre to było, no. Jaką książkę ostatnio czytałeś? Przepraszam, oglądałeś? Webshows! 5 zł rabatu! Panie Krzysztofie, jestem ateistą, ale wierzę w życie po śmierci. Czy wszystko ze mną okej? Jest to trochę zabawne, że dyskusja między ateistami a nieateistami bardzo często odbywa się na poziomie takich zagadek lingwistycznych. Skoro jesteś ateistą i Boga nie ma, to dlaczego poświęcasz czas na mówienie o tym, że go nie ma, skoro go nie ma i nie powinno to ciebie zajmować? Tak samo jak wytłumaczył tutaj mój serdeczny przyjaciel Rysiu Dawkins. Historyczne dowody istnienia Boga działają na tej samej zasadzie. Wyobraź sobie byt idealny. Twój byt idealny istnieje? Czyli nie jest bytem idealnym, bo byt istniejący byłby bardziej idealny. Bum, udowodniliśmy... Ja mam po prostu lekką traumę, bo na pierwszej lekcji religii w liceum przyszła katechetka i powiedziała: to wyjaśnijmy sobie na dobry początek, czy ktoś na tej sali ma jakiekolwiek wątpliwości, że Jezus Chrystus był postacią historyczną i wszystko w Biblii jest prawdą? Nie? To dobrze, możemy zaczynać. Nikt się nie zgłosił, bo to był pierwszy tydzień w nowej szkole. Myślicie, że ktoś wziąłby na klatę coś takiego? Cała klasa została steroryzowana w pasywną zgodę z tym stwierdzeniem. Tymczasem paręnaście lat później dochodzę do wniosku fuck you. Naprawdę w taki sposób zachęca się młodych ludzi do myślenia. Krzysiek, chodzenie na siłownię naprawdę może zmienić życie, więc ja bym tego nie hejtował. A ja jestem zdania, że sylwetka zbudowana na siłowni w większości przypadków po prostu hakuje ludzki mózg. Widzisz kolesia z zajebistą muskulaturą, myślisz sobie, wygląda jak super bohater, pewnie ma niezłe moce. If you know what I mean. Jedyne co dobra sylwetka mówi, to że koleś spędza kilkanaście godzin tygodniowo na siłowni. Sprawny samiec ma mieć upolować mamuta, a nie wyciskać żelazo. A upolowanie mamuta w dzisiejszych czasach? To jest wysłanie dobrego e-maila. Czy uważasz, że jeśli ktoś założy dres, to trzeba mu nabić od razu pizdę pod okiem? Pizda pod okiem, pipi. Ja się nie czepiam decyzji modowych w waszych dresach i w tatuażach godła Polski przez całe plecy. Bardzo ładne.
Jesteś takim debilem, czy tylko takiego udajesz? No to jak są te nowe postacie, to możemy tak zrobić Gimbusa robiącego gończaka, robiącego Polaczka, robiącego kanciarza, robiącego kolesia, który lubi się wszystkim napierdolić, robiącego kolesia, który mówi przysłowia w całości i stara się brzmieć mądrze. To właśnie jestem ja. Według mnie program dalej jest śmieszny, ale kiedyś byliśmy młodsi i bardziej się śmialiśmy. W dalekiej przyszłości będzie Zapytaj Beczkę problem, że Zapytaj Beczkę będzie programem dla starych ludzi. O mój Boże, dziadku, znowu oglądasz... Bumcy Fryksy! Za mojej młodości, jak gąciarz dopierdolił dobrym żartem z konserwatystów, to żeśmy boki rwali, a teraz młody, pakuj się, idziemy do meczetu odrobić naszą służbę. Czy gdybyś miał określić zdanie, czy jest prawdziwe, czy fałszywe, to czy zdanie chcę tego kota, bo jest rudy, przy czym kot byłby szary, ale ktoś, kto to mówi, naprawdę go chce, to czy zdanie jest P, czy F? Jak to była ta zasada? Pamiętaj, chemiku, zawczasu wlewaj zawsze wodę do kwasu. Krzysiu, Krzysiu, władca internetu, let's player Gonczak posikał się ze śmiechu. Każda hot trzynastka jego, Gimbus krzyczy: co z tego? Wszyscy mają mokre gacie. I tyle w temacie! Boże, przestańcie wreszcie zapinać koszulę na ostatni guzik, to wieśniackie. Już lepiej zainwestować w muchę. Ach, Krzysiu, stęskniłam się za tym nokturnem. I to jest kulturalny program w internecie, a nie te wasze polimaty. Dzisiaj posłuchamy Claude'a Debussy i wspólnie poczytamy Monadologię Leibniza. Głosem buraka! Monada, o której mówić tu będziemy, jest niczym innym jak substancją prostą, wchodzącą w skład rzeczy złożonych. Geszele, geszele, kik! Wstańcie, moi drodzy. Geszele, geszele, kik! Geszele, 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 kik! Geszele, geszele, kik! Geszele, geszele, kik! Geszele, geszele, kik! Jak kiedyś przyjadę do Polski, to zrobimy to w setki osób. Jak pracować i studiować i mieć resztki życia? To co robisz, to nic. Pomyśl sobie o ludziach, którzy muszą łączyć szkołę i prowadzenie kanału na YouTubie. Cześć kochani, dzisiaj będzie specjalny odcinek mojego speciala ze specjalną dedykacją dla firmy, która mi jeszcze nie przysłała nowej karty graficznej. Mieli przysłać, więc to jest naprawdę słabe, że mieli przysłać i nie przysłali jeszcze tej karty graficznej. Więc ja jak coś to podam detale tego sklepu, bo to jest... No nie podoba mi się to, prawda, to jest taki rodzaj oszustwa. Powiedzieli, że mi przyślą za darmo, to już, no bo ja prawda potrzebuję, bo to jest trudne to co ja robię. Ja cały czas muszę nagrywać, cały czas muszę grać w najnowsze gry. To jest praca, to jest moja ciężka praca i ja potrzebuję narzędzi do tego. I oczywiście pojawiają się tutaj różne propozycje, ja w większości je odrzucam, ponieważ mi się nie podobają. Natomiast czasem się zgadzam, żeby na przykład przysłano mi jakiś sprzęt i ja w zamian za to mogę powiedzieć, kto mi przysłał ten sprzęt. I tymczasem jak się obiecuje, że się przyśle sprzęt, to się sprzęt przysyła i to Gonciak dzwoni do widzów. Mam numer jednego widza tutaj. Ale będzie akcja teraz. Halo? Nie, nie. Nikt nie odebrał. Bonkers. Ja przepraszam bardzo, ale mówi się muzyka, a nie muzyka. Trochę szacunku. Jakie tu się buractw. Cybul, 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 cybul. Mam bardzo brzydką mordę. Na awatarze to nie moje zdjęcie. I bardzo się tego wstydzę, czuję się źle, gdy ludzie patrzą się na mnie, a gdy z kimś rozmawiam, jestem speszony przez świadomość tego, jak wyglądam. Co robi? Mam coś cały raz dla ciebie. Załóż tę maskę każdemu, który mówi, że jesteś brzydki, bo tak naprawdę w środku ta osoba jest małpą. Pocieszę cię słowami piosenki. I am beautiful, no matter what they say. Words can bring me down. I am beautiful, you're beautiful. You're beautiful to me, and I'll never be with you. Narkotyki. Widzę, że kurwa promowanie pedaństwa na tym kanale stało się nie do zniesienia. Gonciu, wypierdalaj z tym chujowym ryjem 30-letni koleś zachowujący się jak pierdolony przedszkolak. Że te przedszkolaki promują pedaństwo? Fraszki beczki.
Ławice śledzi, smakosze kaszy, smakosze kaszy, smakosze kaszy, smakosze kaszy. Gączak bredzi, mieszkańcy poddaszy. Już do spowiedzi, producenci paszy. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. A Mikołaj w swoim worku niesie tylko chrzan. Krzysiu, Krzysiu, ty maluchu, masz smutnego gila w uchu. W tę grudniową chlupę klepnę gącia w dupę. Beczka, blaszka, to nie fraszka, sonet włoski, ni francuski, palec boli. Żem spierdolił. Gąciarz nie gałgan, chujstwa nie sztymuje. Nad nowymi beczkami człek hardo pracuje. Ni to ni żalu, na marno robota. Nic żem się nie uśmiał, jebana drętwota. I to szanuję chłopa, bo licho ni wcale umrze nimym zwyczajem. Krzysiu, dlaczego chłopcy i niekiedy też i mężczyźni czują potrzebę i obowiązek okazania dziewczynie zainteresowania i rzucenia się na nią jak na przecenę na Steamie tylko dlatego, że lubi grać w gry? Teraz to jest nic. Za czasów mojej młodości, jak używaliśmy Irca, to na każdym kanale było średnio zero dziewczyn, czasem była jedna i ta jedna zwykle była potencjalną dziewczyną dla każdego faceta, który tam siedział. Hej Krzysiu, lizałem się właśnie z dziewczyną przy tobie, tak nas podniecasz. Nie, nie robiłeś tego. Jeśli używasz sformułowania lizałem się z dziewczyną, to... nie. Kisiele, 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 kisiele. Aby wejść do kazamatów nienawiści, trzeba zniszczyć kulę zniewolenia. Dlaczego my to musimy robić, skoro Diablo i Bal wcześniej do nich weszli? Do spowiedzi! Ale ty masz kija w dupie, Krzysiek. Więcej bólu dupy cię nie dało wepchnąć do filmiku? Określenie ból dupy niedługo zastąpi wszystkie formy żalu znane ludzkości. W związku z niedawną tragedią ogłoszono Dzień Bólu Dupy Narodowego. Słyszałeś, co się stało? Jego rodzice zginęli w wypadku. Masakra, straszne naprawdę. Będzie miał ból dupy przez lata po tym. Dolany! Krzysiu, mam znajomego, który ciągle się do mnie przystawia. Jestem zła, a ten podchodzi do mnie i nagle mnie przytula, czego do jazdy i cholery nienawidzę. Jak mu delikatnie powiedzieć, że nie jest w moim typie, bo podoba mi się inny. Nie używaj innego jako argumentu, dla którego powinien zostawić cię w spokoju. Ma się odpierdolić z szacunku do ciebie, a nie z szacunku do innego kolesia. Też was wkurwia taka męska sztama? To co, może skoczymy do mnie? A, jesteś z kimś? Z tamtym kolesiem? Okej. Okay. Szacun, ziomek. Sorry, nie wiedziałem. Zawiodłem się przy kocie Schrödingera. Myślałem, że go pozdrowisz i nie pozdrowisz równocześnie. No dobra, ad bastard, jeśli to jest twoje prawdziwe imię, rata do poprzedniego odcinka. Zrobisz kota Schrödingera? Nie pozdrawiam. Wszyscy mówią o łapkach w górę. No ja przepraszam bardzo, ale to są dłonie. Pamiętajcie, żeby zostawić pod tym filmem dłoń w górę. Tyle w temacie! Web Shows! To chyba już weźmy tych uchodźców. Oczywiście, żartuję. W twoim wieku bardzo możliwe, że wciąż imponujące dla rówieśników jest, jak się wypije dwa piwa i się nie zeżyga, także... Krzysiu, zrobisz cały odcinek w stylu Q&A?